Do produkcji ciast bezowych stosuje się świeże białka jaj, dokładnie i starannie oddzielone od żółtek. Przy wlewaniu białek do kotła należy pamiętać o tym, że w czasie ubijania białko jaja tworzy pianę na skutek wtłaczania w jego masę powietrza, co powoduje zwiększenie wielokrotnie jego objętości, nawet 5 do 6 razy. Warunkiem dobrego ubicia piany jest świeżość ubitych jaj. Ochłodzenie białek przed ubijaniem zwiększa objętość piany. Dodanie soli zwiększa trwałość piany. Dodatek cukru zwiększa trwałość piany, jednocześnie wydłużając czas ubijania. Kwasy dodatkowo zwiększają trwałość piany, zmniejszając jednak nieco objętość masy. Początkowo ubijarkę uruchamia się napowietrzając białka przy wolnych obrotach w ciągu 2 do 3 minut oraz 5 do 10 minut przy zwiększaniu prędkości obrotów mieszadła. Gdy pojawiają się oznaki ważenia, spiętrzania białka, należy stopniowo małymi porcjami dodawać cukier kryształ lub cukier puder. W przypadku niedodania cukru ważenie białek zwiększy się. Struktura ich będzie słaba, a objętość niewielka. Czas ubijania wynosi 15 do 20 minut. W tym czasie dodaje się 10 do 25% cukru przewidzianego recepturą. Przed zakończeniem napowietrzania ubijarkę przełącza się na wolniejsze obroty. Dodaje się resztę cukru i całość miesza przez 1 do 2 minut, aż otrzyma się jednorodną masę. W przeciwnym razie białka tracą sztywność i elastyczność, a masa ma skłonność do rozlewania się. Gotowe ciasto nakłada się do rękawa cukierniczego zakończonego gładkim lub karbowanym zdobnikiem i wyciska na blachy cienko posmarowane tłuszczem i posypane mąką lub wyłożone papierem.